przeprowadzony do kaplicy prezydenckiej. No ja byłem w domu i rano w domu właśnie poszedłem do sąsiadki, bo byłem rano zawsze z Panem Bogiem zaczynam dzień, jak to po tradycyjnemu starszemu pokoleniu nauczyłem się od serca, że z Panem Bogiem dzień zaczynam i wracając z kościółka. Dowiedziałem się od sąsiadki, że radio powiedzieli, że o 8 rano został usunięty krzyż. To tak padło jak grom z jasnego nieba na mnie, że ja już nawet śniadanie jadę tylko bułkę do kieszeni szybko, aby tu przyjechać, żeby tu się dalej solidaryzować z ludźmi, którzy tu trwali całą noc. Zmęczenie wyczuli, kiedy będą zasypiali, bo to jednak ciężkie noce, bo ja tutaj stałem i wiem, doświadczyłem, że jak nad ranem się chce spać i wszyscy spali akurat zmożony snem, nie zauważyli, że taka tragedia doszła, że usunięto ten krzyż po prostu, tak można nazwać. To jest bardzo bolesne. Śpiewaliśmy pieśń, jakże wielka dziś rana, jakże długo cierpienie trwa. Ta rana narodowi została zadana przez zabranie tego krzyża. Tu nikt nie przyszedł z hierarchii wyższej kościelnej, ani tutaj z kościoła świętej Anny ale porozmawiać. Ale wcześniej chcieli zabrać krzyż do kościoła świętej Anny, chcieli zanieść krzyż na Jasną Górę, a i państwo nie dali się tego. To nie było powiedziane, że nie dali, po prostu to ten krzyż... Państwo broniliście w taki sposób, że nie daliście rady, żeby ten oto krzyż dalej puścić gdzieś w Polskę, żeby on przyszedł, no nie wiem, żeby był w kościele świętej Anny albo na Jasnej Górze. No część broniących krzyża tego nie robiła, po prostu wiadomo, że były osób parę, że nie chcieli, bo to była obawa, że jak zabiorą krzyż, to już wszystko się skończy, a tu nie jest walka o krzyż, tego walka trwa, tylko że chodzi o upamiętniającą tablicę, żeby było imię, nazwiska tych osób. Tu były pokazane, były te plakaty tych projektów, może inne powstaną. I to chodzi o ten pomnik.